Szlachta jako grupa społeczna wyewoluowała z rycerstwa w drugiej połowie XV wieku. Jej powstanie spowodowane było faktem skoncentrowania się rycerstwa na zarządzaniu majątkiem ziemskim. Mimo różnic w zamożności, wszyscy przedstawiciele stanu szlacheckiego byli sobie równi i uważali się za jedynych pełnoprawnych obywateli kraju. Jako potomkowie rycerzy mieli prawo do noszenia przy boku szabli, będącej oznaką ich pochodzenia społecznego oraz używania herbu. Szlachta stanowiła od 6 do 10% całości populacji. Proces uzyskania przez szlachtę dominującej pozycji względem innych grup społecznych trwał od końca XIV wieku. Przyczyniały się do tego specjalne prawa przyznawane szlachcie, określane mianem przywilejów. Dzięki nim szlachta była zwolniona z większości podatków, a na nowe obciążenia finansowe musiała wyrazić zgodę, podobnie zresztą jak na powołanie jej pod broń. Ostatecznie pozycja szlachty w kraju została ugruntowana uchwałą sejmową, w dawnej Polsce używano terminu konstytucja, Nihil Novi, uchwalonej w 1505 roku. Na jej mocy żadne nowe prawo w kraju nie mogło być wprowadzone bez zgody sejmu. W sytuacji zagrożenia, wzorem dawnego rycerstwa, szlachta miała na wezwanie króla stawić się do obrony kraju. Bez zmiany pozostał wymóg uzbrojenia i wyposażenia się na własny koszt. System władzy, który ukształtował się w Królestwie Polskim, określamy mianem demokracji szlacheckiej. To szlachta posiadała pełnię praw obywatelskich i ona wraz z królem rządziła państwem. Najważniejsze decyzje podejmowano na Sejmie Walnym, czyli zjeździe posłów z całego kraju. Ustanawiano na nim prawa i zatwierdzano traktaty międzynarodowe. Na Sejmie Walnym, by przyjąć uchwały, czyli konstytucję, wymagana była zasada jednomyślności. Ważnym organem władzy były sejmiki ziemskie, które podejmowały decyzje w sprawach lokalnych. Wybierały one też posłów na Sejm oraz przekazywały im instrukcje, jak mają głosować w określonych sprawach na Sejmie. Jednym z narzędzi, jakie znajdowały się w rękach króla, a które umożliwiały mu uzyskanie wpływu na sytuację w państwie, były nadania królewszczyzny. Królewszczyzny były to ziemie należące do króla, które mógł on przekazywać w dzierżawę innym szlachcicom. Pierwszy sejm walny odbył się w 1493 roku w Piotrkowie. Początkowo król zwoływał sejm w razie potrzeby. Z czasem obrady zaczęły odbywać się regularnie co 2 lata. Od połowy XVI wieku sejm zbierał się albo w Warszawie, albo w Grodnie. Sejm składał się z 3 obradujących stanów. Pierwszym był król, drugim senat, który wywodził się z Rady Królewskiej, a w jego skład wchodzili najważniejsi urzędnicy, czyli wojewodowie, kasztelanowie oraz biskupi. Trzecim stanem była Izba Poselska, w skład której wchodzili wybrani na sejmikach ziemskich posłowie. Mimo tego, że z punktu widzenia prawa każdy szlachcic był sobie równym, to jednak sam stan szlachecki nie był jednorodny. Najbogatszą grupą byli magnaci. Ich majątek bywał często przeogromny i składały się na niego liczne miasta oraz wsie. Niekiedy dysponowali oni nawet prywatnym wojskiem. Szlachta średnia to grupa, która posiadała od 1 do kilku wsi. Szlachta zagrodowa to właściciele jedynie niewielkich gospodarstw, zwanych zagrodami, na których sami często pracowali fizycznie. Najuboższą częścią szlachty była gołota. Szlachta, która nie posiadała majątku i często pełniła służbę u magnatów lub zaciągała się do wojska. Pod koniec średniowiecza podstawowym przychodem dla szlachty były przekazywane im przez chłopów czynsze, czyli opłaty za dzierżawę ziemi, lub daniny, czyli obowiązkowe świadczenia w naturze lub pieniądzu. Zarówno jedna, jak i druga forma była ceną, jaką chłop płacił za użytkowanie ziemi należącej do szlachcica. Wraz z końcem XV wieku sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Duży przyrost ludności, jaki odnotowano w Europie Zachodniej, spowodował wzrost zapotrzebowania na żywność. Okazję zauważyła polska szlachta, która gwałtownie zaczęła poszukiwać nowych obszarów, które można było przeznaczyć na uprawę.
Stąd rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę akcje wyrębu lasów czy osuszania terenów podmokłych. W ten sposób powstały folwarki, czyli wielkopowierzchniowe gospodarstwa szlacheckie. Centrum takiego folwarku stanowił dwór, czyli siedziba rodziny szlacheckiej. W jego pobliżu usytuowano lamus, czyli magazyn, w którym składowano nieużywane na co dzień przedmioty. Niezbędnym elementem każdego folwarku była stodoła, w której przy pomocy cepów mucono zboże, czy spichlerz, w którym zboże przechowywano. Końcowym elementem tego łańcucha produkcyjnego był młyn, przerabiający zboże na mąkę. Powiększające się obszary uprawne wymagały większej ilości rąk do pracy. Z tego powodu szlachta stopniowo zaczęła przekształcać zobowiązania chłopów z czynszu i daniny na pańszczyznę, czyli obowiązkową, bezpłatną pracę na polu szlachcica, w zamian za możliwość uprawy ziemi. W 1466 roku, po zwycięstwie Królestwa Polskiego w wojnie 13-letniej z Krzyżakami, odzyskano Pomorze Gdańskie, a wraz z nim dostęp do morza i kontrolę nad dużym portem w Gdańsku. Od tego momentu Wisła stała się głównym polskim szlakiem komunikacyjnym, zapewniającym najszybszy i najtańszy transport towarów z centrum kraju do portu. Spław rzeczny, czyli przewóz towarów wodą, wykorzystywany był do transportu zboża i drewna, które to wkrótce stały się podstawowymi dobrami eksportowymi polskiej gospodarki. Zboże z folwarków zwożono do znajdujących się nad Wisłą miast, takich jak Kazimierz Dolny, Sandomierz czy Toruń. Tam przechowywano je w spichlerzach, gdzie czekały na transport do portu. Zboże przewożono przy pomocy rzecznych statków o płaskim dnie, nazywanych szkutami. Transport zboża do portu w Gdańsku mógł trwać nawet kilka tygodni. Ożywienie w handlu odbiło się na szybkim rozwoju nadwiślańskich miast. Szczególnie dużo na tym zyskał port w Gdańsku, który stał się największym i najbogatszym polskim miastem. Na wzrost znaczenia mieszczaństwa bardzo niechętnie patrzyła szlachta, obawiając się o swoją przewodnią pozycję w kraju. Dlatego wykorzystując fakt przygotowywania przez króla Jana Olbrachta wyprawy na Mołdawię, swój w niej udział uwzględniała od nadania nowego prawa. Król wyraził na to zgodę i w 1496 roku Sejm w Piotrkowie nadał statuty, które od miejsca ich uchwalenia nazywa się piotrkowskimi. Na ich mocy zakazano mieszczanom zakupywać majątków ziemskich poza granicami miast oraz sprawować wysokich urzędów. Mieszczanie nadal musieli płacić cła za wywożone i przywożone do kraju towary. Szlachta z tych podatków została zwolniona. Dodatkowo szlachta dyktowała ceny wyrobów rzemieślniczych. Ograniczono również prawa chłopów. Od tego momentu tylko jeden mieszkaniec wsi rocznie mógł opuścić swoją wieś i przenieść się do miasta. Szlachcic zyskał też prawo do odbywania sądów nad chłopami, którzy zamieszkiwali jego ziemię. Od tych wyroków nie było odwołania. Statuty piotrkowskie spowodowały, że kosztem innych grup społecznych szlachta zaczęła się szybko bogacić. Co ważniejsze jednak, ograniczając możliwości rozwoju miast, Polska ruszyła na zupełnie inne tory rozwoju gospodarczego i społecznego niż te, którymi podążały wiodące kraje Europy Zachodniej. Przełom XV i XVI wieku to szczyt potęgi dynastii Jagiellonów w Europie. Od 1490 roku przedstawiciele tej dynastii panują na tronach Polski, Litwy, Czech i Węgier. Niestety w odróżnieniu od rywalizujących wtedy z Jagiellonami Habsburgów, Jagiellonowie nie potrafili realizować spójnej i wspólnej polityki zagranicznej. W 1506 roku na tronie w Polsce zasiadł syn Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt I, nazwany później Starym. Na początku jego panowania jednym z podstawowych problemów polityki zagranicznej był nadal nierozwiązany ostatecznie problem zakonu krzyżackiego. Mimo tego, że krzyżacy po drugim pokoju toruńskim byli zależni od Polski,
to jednak ciągle szukali sojuszników w nadziei na odzyskanie utraconych w 1466 roku ziem, czyli Pomorza Gdańskiego, Warmii i ziemi chełmińskiej. Sytuacja zaostrzyła się, gdy nowy wielki mistrz zakonu, Albrecht Hohenzollern, zażądał od Polski zwrotu ziem zagarniętych w 1466 roku. To doprowadziło w 1519 roku do wybuchu wojny pomiędzy Polską a zakonem. Intensywne walki toczyły się do 1521 roku i zakończyły się podpisaniem 4-letniego rozejmu, czyli czasowego wstrzymania działań wojennych. Po zakończeniu walk Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i ogłosił się świeckim księciem. To działanie nie spotkało się z przychylnością ani cesarza, ani papieża, dlatego Albrecht zdecydował się poprosić o pomoc niedawnego przeciwnika. W 1525 roku w Krakowie Albrecht złożył przed Zygmuntem uroczysty hołd lenny, który do historii przeszedł jako hołd pruski. Na mocy rokowań teren dawnego państwa zakonnego stał się świeckim, dziedzicznym księstwem dynastii Hohenzollernów pod nazwą Prusy Książęce ze stolicą w Królewcu. Do złożenia hołdu zobowiązany był każdy kolejny książę pruski. Drugim zagrożeniem dla państwa polsko-litewskiego była Moskwa. Jako cel polityczny stawiała sobie zjednoczenie pod swoim berłem wszystkich ziem ruskich. Idea ta siłą rzeczy była niezwykle niebezpieczna dla Litwy, której większość terenów stanowiły właśnie ziemie ruskie. W 1514 roku Moskwa zdobyła ważną twierdzę litewską Smoleńsk. Na odsiecz ruszyła armia polsko-litewska, która w bitwie pod Orszą pokonała wojska moskiewskie, powstrzymując dalsze podboje. Smoleńska jednak nie udało się odbić. W 1522 roku podpisano rozejm, na mocy którego Moskwa utrzymała wcześniejsze zdobycze. W 1548 roku zmarł Zygmunt Stary, a na tronie zasiadł jego syn Zygmunt II August. Polska za rządów tego władcy włączyła się do walki o dominację w północnej części Morza Bałtyckiego. Osią konfliktu były Inflanty, czyli obszar dzisiejszej Łotwy i Estonii, które w średniowieczu były siedzibą zakonu kawalerów mieczowych. Zakon ten poszedł tą samą drogą co krzyżacy, czyli zamienił się w świeckie księstwo. Jego teren był w obszarze zainteresowania Szwecji i Danii, które rywalizowały o prymat na Bałtyku, Rosji, która dążyła do zdobycia dostępu do morza oraz Rzeczpospolitej. W 1563 roku doszło do wybuchu wojny, w efekcie której po 7 latach walk doszło do podziału Inland. Największą część z Rygą otrzymała Polska. Szwecja przejęła Estonię, a Dania wyspy na Bałtyku. Rosja, największy przegrany, będzie starała się w późniejszych latach osiągnąć swoje cele. Wiek XVI był złotym okresem nie tylko dla państwa polskiego, ale i jego kultury. Uzyskanie dostępu do morza przełożyło się na intensywne kontakty handlowe z innymi państwami, a te zaowocowały szybkim bogaceniem się szlachty na sprzedaży zboża i drewna. Dzięki temu wielu synów z rodów szlacheckich wyjeżdżało za granicę, by tam się kształcić. Również i do Polski zaczęli przyjeżdżać artyści z Europy, przede wszystkim z Włoch, widząc w Polsce kraj z potencjałem. Dzięki temu idee renesansowe szybciej do Polski przenikały. Na zlecenie monarchy, magnatów czy miast zaczęły powstawać bogate budowle w stylu renesansowym. W wieku XVI nastąpił intensywny rozwój literatury w języku polskim. Idee reformacji przekonywały, że aby przekaz dotarł do szerokiego grona odbiorców, to należy Słowo Boże głosić w językach narodowych. Do podobnych wniosków doszli poeci i pisarze. Do najsłynniejszych przedstawicieli polskiego renesansu należeli Jan Kochanowski, twórca serii fraszek, czyli krótkich, rymowanych utworów przedstawiających ludzkie wady i zalety, Mikołaj Rej, pierwszy autor, który tworzył tylko w języku polskim, a w swoich utworach opisywał zalety spokojnego wiejskiego życia, oraz Andrzej Frycz-Modrzewski, który w swoich dziełach koncentrował się nad programem reformy państwa. Pod koniec XVI wieku powstał pierwszy polski przekład Biblii,
którego autorem był Jakub Wujek z Wągrowca. Wiek XVI to również moment, kiedy powstały podstawy dzisiejszej gramatyki i ortografii. Centrum kultury renesansowej, promieniującym na resztę kraju, był Dwór Królewski. Czasy Zygmunta I Starego oraz jego włoskiej małżonki Bony Sforcy to okres bardzo intensywnego rozpowszechniania się idei renesansu. W tym stylu przebudowano Zamek Królewski na Wawelu, a także wybudowano w Katedrze Wawelskiej renesansową kaplicę zygmuntowską, której budowniczym był Bartłomiej Berecci. Osobą, która zmieniła świat, był polski uczony Mikołaj Kopernik. Po ukończeniu studiów w Krakowie wyjechał uczyć się dalej do Włoch, gdzie studiował prawo oraz medycynę. Po powrocie do kraju skoncentrował się na swojej największej pasji, czyli astronomii. Kopernik, mimo tego, że nie znano jeszcze teleskopu, ustalił, że to Ziemia oraz wszystkie inne planety kręcą się wokół Słońca, a nie, jak twierdzono dotychczas, że Słońce wokół nich. O jego odkryciu mówiono, że wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Swoje odkrycie opisał w wydanym tuż przed śmiercią dziele o obrotach ciał niebieskich. Jego poglądy początkowo były potępiane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przez Kościół, który twierdził, że ta teza jest niezgodna z Biblią. Dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, za pośrednictwem wynalezionego przez Galileusza teleskopu, udało się ten pogląd zmienić. Polska od 1385 roku prawie nieprzerwanie znajdowała się w unii personalnej z Litwą. Elementem łączącym oba te państwa była osoba króla wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Jednak pod względem formalnym były to dwa oddzielne państwa z własnym prawem i obyczajami. Trwający już prawie 200 lat związek nie pozostał bez wpływu na oba państwa. Zacieśniały się więzy rodzinne pomiędzy poszczególnymi rodami i tworzyła się wspólnota kulturowa pomiędzy szlachtą obydwu państw. W obu krajach zaczęły pojawiać się naciski co do zacieśnienia Unii. Z polskiej strony do pogłębienia Unii dążyli magnaci, mający nadzieję na zdobycie dzięki temu większych wpływów na wschodzie. Ze strony litewskiej do ścisłych więzi zmierzała średnia szlachta litewska, licząc na otrzymanie praw i przywilejów analogicznych jak polska szlachta. Przeciw pogłębieniu Unii byli litewscy magnaci, obawiający się o utratę swojej uprzywilejowanej pozycji. Z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że bez pomocy korony Litwa nie odeprze coraz mocniej naciskającej ze wschodu Moskwy. Ostatecznym czynnikiem, który pchnął obie strony do rozmów, było ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. Panujący po śmierci Zygmunta Starego, Zygmunt II August, nie miał męskiego potomka i istniało poważne ryzyko, że oczywiste spoiwo łączące oba państwa zniknie. W celu zacieśnienia Unii zwołano w 1569 roku do Lublina Sejm. Przebiegał on w bardzo burzliwej atmosferze. Część magnatów litewskich opuściła obrady, jednak decyzja króla, będącego równocześnie wielkim księciem litewskim, o włączeniu do korony ziem Ukrainy, Podlasia i Wołynia spowodowała ich powrót na obrady w obawie przed utratą przez Litwę innych terytoriów. 1 lipca 1569 roku podpisano akt Unii, zwanej dziś od miejsca jej zawarcia Lubelską. Unia personalna zamieniła się w Unię realną. Od tej pory nowe państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Miało wspólnego króla, Sejm, Senat, politykę zagraniczną oraz monetę. Pozostałe elementy nadal były oddzielne, to jest skarb, sądy, urzędy czy armia. Rzeczpospolita składała się z dwóch części składowych: Królestwa Polskiego, zwanego Koroną, oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. W momencie zawarcia Unii miała obszar około 800 tysięcy kilometrów kwadratowych i populację liczącą około 7 milionów mieszkańców. Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Zamieszkiwana była przez Polaków, którzy stanowili mniej niż połowę mieszkańców, Rusinów, Litwinów, Żydów, Niemców
Ormian i Tatarów. Każda z tych grup miała własne obyczaje i tradycje, mówiła różnymi językami i wyznawała całe spektrum spotykanych w Europie religii. Mimo tego udało się z Rzeczpospolitej stworzyć państwo tolerancyjne, które czerpało inspirację i dumę ze swojej różnorodności. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem nie tylko wielonarodowym, ale również wielowyznaniowym. Najliczniejsi byli wyznawcy Kościoła katolickiego. Drugim co do liczebności byli przedstawiciele prawosławia. Ziemie polskie zamieszkiwali także Żydzi wyznający judaizm oraz Tatarzy praktykujący islam. Reformacja znalazła swoje odbicie również i na ziemiach polskich. Wśród części szlachty i mieszczaństwa część przeszła na luteranizm i kalwinizm. Mimo tego, że okres reformacji w Europie spowodował wybuch niezwykle krwawych konfliktów religijnych między katolikami a protestantami, to Rzeczpospolita okazała się być wolna od tego typu zamieszek dzięki funkcjonującej w niej tolerancji religijnej, czyli wolności wyznania i poszanowania odmiennych poglądów. Z braku prześladowań religijnych Rzeczpospolita stawała się często miejscem, do którego uciekali innowiercy z innych krajów. W 1573 roku w Warszawie uchwalono Akt Konfederacji Warszawskiej, na mocy której oficjalnie przepisami prawa zapewniono innowiercom wolność wyznania, a ich przedstawiciele otrzymali formalną opiekę państwa. Stąd do Rzeczpospolitej przylgnęło stosowane dziś określenie państwo bez stosów. Na uwagę zasługuje fakt, że dokument ten został przyjęty w trakcie bezkrólewia w Polsce, co pokazuje świadomość i odpowiedzialność polityczną ówczesnych elit. Luteranizm w Polsce rozprzestrzenił się szczególnie wśród niemieckojęzycznych mieszczan. W Gdańsku, Elblągu oraz Toruniu zakładano szkoły luterańskie, w których kształcono duchownych. Drukowano też protestanckie książki, dzięki którym popularyzowano to wyznanie. Kalwinizm miał wyznawców w Małopolsce i na Litwie. Jednym z jego ośrodków był Pińczów, w którym powstało gimnazjum słynące z bardzo wysokiego poziomu nauczania. W połowie XVI wieku wyodrębnił się w polskim kalwinizmie radykalny odłam nazywany braćmi polskimi lub arianami. Potępiali oni wykorzystywanie drugiego człowieka. To stawiało ich automatycznie na pozycjach wrogów pańszczyzny i powodowało, że zdecydowana większość szlachty odnosiła się do nich niechętnie. Najsłynniejszym ośrodkiem Arian był Raków niedaleko Kielc. W tamtejszej szkole, Akademii Rakowskiej, kształcili się młodzi Arianie. Konsekwencją wielowyznaniowości Rzeczpospolitej była duża różnorodność architektoniczna świątyń wznoszonych przez poszczególne religie. W 1572 roku zmarł Zygmunt II August, nie pozostawiając po sobie męskiego potomka. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli czasu pomiędzy śmiercią władcy a wyborem kolejnego. Cały problem polegał na tym, że kraj do wyboru nowego władcy nie został przygotowany przez umierającego króla, mimo tego, że ten zdawał sobie sprawę z zagrożeń. Dopiero szlachta samodzielnie po śmierci Zygmunta II Augusta określiła zasady wyboru nowego władcy oraz rządów w okresie bezkrólewia. Ostatecznie ustalono, że w czasie bezkrólewia władza spoczywać będzie w rękach interrexa, dosłownie międzykróla, którym każdorazowo będzie najwyższy duchowny katolicki, czyli prymas Polski. Sam władca każdorazowo miał być wybierany przez ogół szlachty, która w całości mogła przybyć na sejm elekcyjny. Taki sposób wyboru króla nazywamy wolną elekcją. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na dwa aspekty. Poziom ówczesnej klasy politycznej, która była w stanie zażegnać poważny kryzys polityczny bez odwoływania się do przemocy. Przypomnijmy, że w tym czasie udało się również uchwalić Konfederację Warszawską, która gwarantowała prawa wyznaniowe innowiercom.
Po drugie, udało się stworzyć unikalny na skalę europejską system wyboru głowy państwa, w którym to procesie mogło brać udział około 10% ówczesnego społeczeństwa. Do zaangażowania takiej części społeczeństwa w życie publiczne doszło na tym poziomie w Europie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1573 roku. O tron Polski starało się kilku kandydatów, jednak ostatecznie zdecydowano się na wybór młodego księcia francuskiego Henryka Walezego. Nowy władca został zobowiązany do zaprzysięgnięcia dwóch dokumentów przed koronacją. Pierwszym był spis praw, który od imienia księcia nazwany był artykułami henrykowskimi. Zostały w nim zawarte podstawy ustrojowe Rzeczpospolitej. Przyszły król zobowiązywał się do regularnego zwoływania Sejmu, przestrzegania tolerancji religijnej, gwarantował dotychczasowe przywileje szlachty, zrzekał się również prawa do dziedziczenia tronu przez swoich następców. Nie mógł nakładać nowych podatków oraz zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty. Gdyby król nie przestrzegał wyżej wymienionych zobowiązań, szlachta miała prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Drugim dokumentem były Pacta Conventa, czyli zestaw osobistych zobowiązań przyszłego monarchy, które obiecywał on zrealizować w trakcie panowania. Ostatecznie z perspektywy czasu elekcje nie przyniosły pozytywnych skutków dla Polski. Aby te skutki się pojawiły, przez cały czas funkcjonowania tego systemu musiałaby istnieć odpowiedzialna i świadoma państwowych interesów elita polityczna. Tak się jednak nie stało. Wolne elekcje z biegiem czasu stały się narzędziem do wpływania państw sąsiednich na sytuację w Rzeczypospolitej. Przekupywały one magnatów i posłów, którzy popierali kandydatów wspieranych przez państwa ościenne. Sposób wyboru władcy oraz zobowiązania, jakie na siebie nakładał przed koronacją, osłabiały jego pozycję. Ówczesna Europa zaczynała zmierzać w stronę systemu, gdzie rola i pozycja władcy w państwie była coraz silniejsza. W Polsce tendencje były odwrotne. Nie najlepszy był także wybór miejsca do przeprowadzenia elekcji. Odbywająca się na Mazowszu przyciągała przede wszystkim rzesze lokalnej szlachty, której populacja w tym regionie była największa w całym kraju. Jednak z drugiej strony ta szlachta była również najuboższa, przez co najbardziej podatna na wpływy. Stąd również rosły wpływy samej magnaterii na elekcje.